Witamy w kolejnym odcinku. Jak widzicie po tytule, działamy na dwie kosiarki. Zaczynamy duże sianokosy. Znaczy się kosimy jak nigdy, o, że tak powiem. Będziemy robili. Kolega nam będzie trzaskał baloty. Nie będziemy zbierali w tym roku tradycyjnie. Będziemy robili kulki. Sprzęty przygotowane, jest i Piotruś do nagrywania. Siema. 6:30. Wyjeżdżamy właśnie. Rotacyjną Stachu zapożyczył. Na świetlika pana mechanika. Pozdrawiam, panie się mechanik. Sprzęty gotowe. Zwarte. Noże naostrzone. Nic ino golić. Dawno nie robiliśmy wstępu takiego, jakiego widzieliście. Czekajcie. Ja sobie narzucę kamerkę na głowę. Napompujemy, bo muszę podstawę filtra wymienić, bo gdzieś kurde nie przylega dobrze do uszczelki. Trzeba przepompować, niech zassa. No i jest ze strzała. No co? Zobaczymy, czy tak odstrza. Pójdź odstrzała, czujeniu. Musi odstrza. Sezon bez sianokosów to sezon nie uda. Sianokosy to są fajne, kurwa. Lubię sianokosy, klimacik. Czuć, Boże, że jest już ten okres przed żniwami. Wyjątkowo późno w tym roku. No. Gdzieś zimny olej po włóczy. Rozdziela aż i pompa daje gęste olej, bo aż wibruje. Zaspawana rurka, bo pękała. To nie wymieniłeś w końcu? Nie wymieniłem, no bo nie robiłem przecież jeszcze ciapka. Ciapek non stop chodził. Może... Jakie są? Starczy. 3 hektary ponad. Co? No i tak. Grzejemy sprzęty. Wszystko naostrzone. Wszystko jest na tip-top. Filtry wyciszone. Kurde, no. Jedzonko od zarosiało. Filtry wyczyszczone były. Czyściłem wczoraj filtry. Ewany wysoko podnosi. I co? To lecimy, ty wiesz. I lecisz za koleją, wyciągniesz linię. Ja poczekam, żeby... Poczekam sobie na ciebie trochę. Aż ruszysz. Będziemy działać. Mesko niezawodna. Nożyki są Gerlacher 3. To jest Rocky. Obudziłeś się? Obudziłeś się już, Piesiu? Tylko wymiziałem, to ma dosyć na razie. Zaspawana ta osłona. Tu nabite. Posmarowane sprzęty. Nic ino golić, kurde. Zbieramy się. Nie, bez przesady. Aż tak wysoko to nie podnosi. Jedziemy. Uciekaj, Rocky. Jedziemy, moi drodzy, zaczynamy. Sobota, sianokosy. Cały tydzień pogody wszyscy mówią. Także jedziemy ostro działać. Na dwie. Całkiem inna robota. Hyc.
cyt. Udałoby się tu 1,65 do ciapka, to by golił. Ciapek by lubił tą dużą. O, przeniczka dochodzi. Zobaczcie. Jest to waru, kurde. Obsada jest potężna tutaj. Dobra klasa ziemi. Tu jest na początku, to rośnie. Ale czuć ten zapach zboża, powiem wam. To jest bajka. Jedzie tam ptachu. Reworwelowiec. Kawałonki do golenia. Łąki będzie do golenia. Rozkładamy sprzęty. Opa. Opa. I pyk. Stachu zaczyna pierwszy, bo bez osłony ja se poczekam, żeby kamieniem nie oberwał. Dobra. Rozkładamy bydlaki. Dawno żeśmy nie kosili na dwie. To nie jest szuwar. Meśko. Trzeba ją położyć dobrze. Wygoliła fajnie. O. Chyba będzie. Ic. Zakładamy wałeczek. Opa. O właśnie. Dobra, ja sobie to zapnę najpierw, żeby w piochu nie wszedł. O, teraz to ta. Upa. Pyk. O, to sobie jeszcze zapnę. Na świętego spokoju. Chcę to zapnę. Będzie mi latać. Kurde fele. Ale żem pozapinął. Kurde fele. No. Nie tak, to zrobimy tak. Dobra, jest. Zapisz. Akcja kurwa, pany. Uła. Ty, to nagramy coś z drona później troszkę, nie? Piotr, nagrywać teraz drona. Objedziemy ze dwa razy i dopiero. Co? Ale jak lecimy? Najpierw to moją położymy, a później przejdziemy dalej. Kurwa, to ja tu piątym biegiem doleciał. Nie zesraj się, kurwa. Nie, no bo prosta łąka jest. Się przypominają pierwsza próba uduchomienia meska. No cóż, zleżana jest. Zleżana była i dlatego. Przecież krzywy bęben był, nie pamiętam. No bo się ten... Kamienia zahaczyło się i dlatego. I pamiętam te twoje wkurwienie, jak się nie udało. O, to czekaj, pierwsze nosionokosy nasze takie wspólne, no 18 rok. Akcja była opór 17 przyczep. Ty zobacz i u Bogusia jest tych kłosów też, zobacz, kurde. Ty powiem ci, że sporo ma kłosów. Dobrze, że się posłuchał Boguś, żeby dać tej drugiej dawki, kurde, wcześniej.
tak jak mu powiedzieliśmy wtedy, pamiętasz, co byliśmy na polu, a Bogusz od razu ciach z drugą dawką, jak mu powiedzieliśmy, żeby dawał na tym, zaraz jak kolanko idzie. Bo buduje kłos wtedy, nie? No. Dobra, rozpędza te talerze. Kurwa, to... Ja to stanę z boku. Na razie to... Tu to możesz obkość, ja tu nie wezmę tego, a tutaj to, bo tu kamienie będą, to tutaj to będzie napierdalać. No to... No to z tej drogi. Dobra, drogę. To później obkosimy, nie? Dobra. Ciapek zalany, wszystko zalane. Opie osłony nie ma, nie to co u mnie. Chcesz u mnie, do mnie ze mną jechać? Dobra. Jedziemy. Talerze śmierci grają? Daj mu, daj mu! Oj, dęk, 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 dęk. Poszedł. Prawe łańcuszki. Ja sobie tu poprawię łańcuszki jeszcze. O. Dobra. I rura.
na różewkę, można powiedzieć.
Czapatki naciągnąć, bo liche jeszcze naciągnięte. 1,5 cm powinno być. Ja wyłączę na chwilę ją. Jak to osłona, trzyma się tu? Nie, trzyma się. Klucz! Daj, no bo paski na pompie się grzą. Muszę naciągnąć paski, bo nie naciągnięte. Wa, jak się chłopie kręci, a kosiarka stoi. 19. Masz tam jako 19? Bo lecę tu, człowieku, piątą, piętym biegiem, 2,400 na ciapku, a kosiarka a wałek, człowieku, chcę ukręcić, kurwa. Chyba 19 tu powinna być. O chuj. Dwadzieścia jeden. Kurwa, lata się tym piątym biegiem. Tylko że ta kosiarka tu staje w tym szuwarze. 21? No. O kur, to czekam. Kurwa. Chujowo. Pół godziny jak obstawę. A ja wiem, ile kosimy. Pół godziny. 22. Oj, będzie. Szybko idzie koszenie, nie? 22 minuty. Tak się położą. Na dwie. 24. 22 za małe? Kurwa, co to za klucz? Kurwa. Co? No i hektar położony. No. O, 24? Nie, to jest 30. 30. Jedną popuścić. Obie jeszcze. Czekaj, kombinerkami na dole złapę. Dobra, to. Poszło? Nie, kręcą dobrze. No jak? Paski, chłopie, gorące. No. Teraz ciągnij. Tu powinno być 1,5 cm, człowieku, między. Oj, między tym. Gdzie też latają te paski, jak tam kręcisz, ale co, jak idzie tą rotacyjną? No nie. No nie czujesz. 60 nie czuję, nie? 60 się czuje. No ale nie czuję nawet pewnie. No jak na czwartym biegu, to tam wiesz. Dostaję. W końcu poczujesz, że żyje. W końcu poczujesz, że żyje. No i dobra, będzie. Zakontrować i... Musisz tego przytrzymać. No i kontruj. No. Poszło. No bo... Ja muszę zobaczyć u siebie, jak... Też luźno, jak się rozkręca, to chłopie te paski dygały. Ale ciepłe też, nie? I ile tutaj musi mechanik? Tutaj to... Nieźle. Nieźle. I co, lecimy dalej. Bo wtedy denerwowało, bo wiesz, ten szuwarze mi tu stawała, nie? No widziałem, że nie do kasza, bo no nie bo, do kasza. No bo stawała mi w tym szuwarze, człowieku, kurde. O. No ale wiesz, jak jest napędzona kosiarka i cały czas jest opór, to nie powinno być. To jest wzór na opór, człowieku, rozumiesz? No, ale wiesz, ale to bęben staje, a nie ma napędu. No właśnie, paski przepuszczały i wałek aż stawał, nie? Bo ona, jak powinna stawać kosiarka, to i ciągnik powinien stawać, nie? No, a tu wiesz, nie, wałek się kręci. Ale jechałem jeszcze szybko i co, i zaciąłem ten i już nie kosiłem. Kurwa, leci się, człowieku, to moment, jak teraz po 22 minuty, znaczy jej nacieszymy. Tutaj to już trują będzie trzeba. Kurwa, no, tam trawa fest, no. No ty kosiłeś, a tam to jak rosła, tak rosła. No biegową przecież Boguś kosił, nie? Ale no, łąka przepuści jutro, będzie można rozwalić. Bo jutro rozwali.
Jutro się rozwala, chłopie, jutro to nie istnieje ta łąka, bo teraz wilgoć wychodzi z niej. To co, byłby cały dzień dzisiaj. Tutaj to chuj, najgorzej to kurwa na tym. Gdzie? Na pasisku. Wiesz, ile to mi zejdzie rozwalenie wszystkiego pająkiem takim? Jak ja to kurwa jebałem ruskim z półtorej godziny, to se pomyśl. Półtorej godziny? No bo wolno se jedziesz, no. Nie da się pośpieszyć. Jak tar 60 jest tam u babci też do koszenia. No, ale, a tu kurwa? No to jest tyle, to i tam, to tyle jest u babci, nie? Bez pasiska. A pasisko ile jest? Półtora hektara? Nie. Nie będę. Leczyj se rękę jest. Masz usmarowaną. Tu rękę. To nie jest szuwar. Ale kurwa, ostre, można gwizdać. Dobra, lecimy, nie? Można sobie zagwizdać. Zaraz, Piotruś, będziemy wjeżdżali tam, to nagramy z drona, będzie nagrywał. Kurwa. Wyszło z prawy się. Za bardzo, za duże ciśnienie dajesz. Za zdrowo. To duże ciśnienie. Przecież listek jak ta lala. Tu pyk. No kurwa, patrz. O! Działa. Tam się zlecą. Są to tam bażanty. Bażanty, czy czwarty bażant? Rura, bo czas goni nas. Co? Stygno. Dobra. O, teraz to ta. Pana Pokusia kończymy.
Dobra, obko. Myślałem, że tu Boguś zostawi ten kawałeczek. Nie, tutaj do... Kulka może będzie. A jak nie, to prasę udobije. Najwyżej, Mati. Lepiej jakby dobiło prasę, bo jedź specjalnie po jedną. No jest kwadracik, to powinno być. Się załaduje i tyle. No i tak, moi drodzy, robota idzie jak zła. Na dwie to mamy 3 metry za jeden przejazd. 7 na godzinę. Będzie równe pole. No pierwsze to żeśmy ładowali 15 na godzinę. Pierwsze pole to tamto fajna równa łąka, 15 na godzinę. 22 minuty hektar. Tak z brąkami. 3 metry. Dobra, co? No daj mi wody, jest napiję się tylko i lecimy. I uła. Szybcy i wściekli było. No gdzie? Tak będzie. No i potem lecimy do Mańka, nie? Pszenica zarosła. Nie, no dobrze, no co? Nie, na górce fajna. Ale mnie też kawałek zarosła. Jechałem wczoraj oglądać samochód Klaudii na Strawczyn. To też tam pszenice im pozarostały. Taka trawa powychodziła, nie? No to tak jak u mnie na jesień. Bo jak ktoś pryskał później wiosną, to też ten, a jesienne opryski były, utrzymywały do tych deszczy, wiesz, no. Czystość. Ja żałuję, że nie jechałem ze wszystkim opryskiem, tak to mówią, że wszystkie te pola miały czyste, tak. Boję się, że mietą zarosło tam u tego kozika. Teraz to już po prostu. A tam ładne zboże było fesko, jakieś ściutkie takie, że czorne. Trzymało się. To nie robiłem 3 zabiegów, tam robiłem 2. Ja nie robiłem. Żyję. Opryski dałem i co będzie, to będzie. Jak się tam omuci zbiornik z tych 80 arów u... To jest czwarta klasa. I tutaj przyczepę, to będzie kilku. Tam jest czwarta klasa z tego u Kazika. Wiesz, że ciocia Bielecka gadała ostatnio, mówi, no niby czwarta B tam z tyłu na tym polu u nas. A pior. No, papiera 4B ma podobne, jest na poziomie u nas. Też nie wiem. Co by nie było, trzeba wapnować pola w tym roku. Dobra, to zalecimy, nie? Fajny wiaterek się zrobił. Daj buszka. Dobra ta kola. Kurwa, zajebista. Dobra, jedź pierwszy, objedziesz i zobaczymy. Płacę do twojego. Delikatne kuchy. O co się lepiej, bo jak jedno nie pytam, bo na drodze. Co za kaktus? Arbus. Arbus. Saroma Kinga. Kup sobie z tego, z Claro. Nie, ja dzisiaj kupuję tę serię Fordem. Ford Series? Limbery sobie kup. Limbery. Limbery. A, Limbery. Jak to się ci napisze na tym? Na myśku. No to no ja... Chowaj się. Co? Chowaj się. Wiem, bo jak nie zdolnie to tam nie to... No, niech objedzie pierwszy. Dobra, lecimy. Nie, jak to się da? No, to ci napiszę zaraz.
Mamy to. Moi drodzy, koniec. Stachu jeszcze tu trzaśnie granicę. Ten dołek to ja wykoszę później, jak wyschnie. Fajne akurat takie poletko na zbieranie, nie? Takie w sam raz. No. Dobra, zwijamy mandżur. Ja to ten, kosiarkę sobie chyba tu zostawię z tyłu, wiesz, bo babci tu skoszę później jeszcze za stodołą. I ten dołek skoszę, żeby to wyschło, żeby normalnie mógł prasą przejechać, nie? Później, babcia, później! Dobra, zwijamy. No to przebij. Przejadę sobie tam wyżej tylko. Przejadę sobie i to tam wyżej pod Bogusia bramę i tyle. No. Najwyżej sobie dokręć tę śrubę, bo ja tu rękami złapałem. Dobra, dokręcę. To tu się zakupi ten bolczyk, nie wiem, czy też takiego w domu nie mam nawet. A nawet ten, kurde, do ten bolec to wchodzi tutaj, powinien pasować. Nie, za gruby jest, patrzę. Za gruby docięgna. No i chodzi maszyna. Ale nawet jej nie widać tej kabiny, tylko końcówkę widać. Dlatego ten, tylko szybę przednią się wybiło, nie? A tylko. Małe straty, tam tyle, to nic. A w ciapku jakbyś kosił, to wiesz, to widzisz prawie dwa bębny, kurwa, tak by jebło, to siekieram fes. No ja jadę z tobą, bo muszę furę odebrać. A, kurde. Czuć klimat na ciapku, nie? Wiaterek, kurwa. A nawet nie jest głośne bez słuchawek, jak jedziesz. To nie jest tak tragicznie, nie? Tylko wydech. Wydech tylko hałasuje. Każda kocka, każda rotacyjna inaczej. No inaczej, nie? Niektóre to tak świszczą, to tak nie świszczy. Nie. No bo wiesz, jak jest niewybita, świetliką zrobił, a te wybite takie, wiesz... No, no tak klepocze, nie? I jak najlepiej to słychać, jak na ubrodziu. No. Ja jak... I te takie rzego. Świst taki, jak z tych kantelerzy. Jak Bob Piotruś jeździł na pełnej, zawijał, czy ty jeździłeś? Jak zawijasz i wtedy pizdę dajesz, to słychać, no, ten świst z tych talerzy, nie? No fajny, taki dźwięk najlepszy. Jak nieraz jak kosili, tak jak kosili jechać po całą górę, to co po całej stronie całej góry było słychać. Ten taki zajebisty ten dźwięk, no. Piękna sprawa. No jest. Fajran, dobra, ja przyjadę sobie na górkę i jedziemy na ten, po furę. No, teraz tylko przewrócić to. Ty grube. Co? No już bierze z góry. No. Chłopie, do jutra to człowieku. Koniec, moi drodzy! Kosynierzy zakończyli golenie. Ja sobie podjadę, zostawię. Ojacie. Co jest Roki? Tak moi mili państwo. Powoli kończymy ten odcinek. Idziemy odsapnąć trochę teraz. Chodź tu Roki. Chodź.
Co jest, piesiu? Gorąco, co? Gorąco. Ty. Wow. Robota zrobiona fes. I co, kończymy ten odcinek. Żegnamy się z państwem. I co? Do następnego. Trochę z przewracania ponagrywamy. I potem akcja zbierania. 3 odcinki cienokosów. 3 odcinki? Zobaczymy. Albo 5. Albo 5. Albo 10. Dzisiaj pierwszy dzień suszenia, potem drugi dzień suszenia. Fryzurka fres, ale w czoło mnie piecze, hop, tak spolone, że... No, to kończymy. Pozdrawiamy, zostawcie łapkę i subskrypcję, jak się podoba odcinek i więcej oporowych akcji tylko na kanale Rolnikowo.pl. Nara!